Było już o nietypowych, było też o najgorszych, więc naturalnie przyszedł czas porozmawiać o tych autach rajdowych, które zasłużyły na miano najlepszych w historii sportu. Lista została ułożona mając na celu wyróżnienie najciekawszych kandydatur w porządku chronologicznym, a dyskusję nad tym, kto zasługuje na to, żeby zostać numerem 1, pozostawiam Wam w komentarzach. Pod uwagę wziąłem wyłącznie samochody startujące w najwyższych klasach i jeszcze jedna ważna zasada, jeden producent może być reprezentowany tylko przez jeden model. Co prawda miejscami delikatnie ją naginam, ale myślę, że chyba tyle można wybaczyć. W każdym razie zaczynamy. Jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych samochodów w historii motoryzacji odcisnął swoje niebagatelne piętno również w motorsporcie, biorąc czynny udział w praktycznie każdej dostępnej wówczas dyscyplinie. Gigantyczny potencjał Mini błyskawicznie dostrzegł legendarny John Cooper, który pomógł przeobrazić taniego mieszczucha w maszynę zdolną do wygrywania praktycznie w każdych warunkach. Brytyjczycy byli zresztą jednymi z pierwszych, którzy na serio zabrali się za rajdy, prowadząc profesjonalny fabryczny zespół i angażując do startów jedne z największych gwiazd sportu. Rauno Altonen, Timo Makinen i Paddy Hopkirk w latach 60. za kierownicami Mini wyczyniali cuda, do cna wykorzystując pełnię możliwości podwozia brytyjskiego brzdąca, który dzielnie znosił rzucanie pełnym gazem w kolejne zakręty. Do największych sukcesów auta na pewno należy zaliczyć 3 zwycięstwa odniesione w Monte Carlo i tyle samo w rajdzie Tysiąca Jezior. W czasie dyskusji o sportowych sukcesach kultowej 911 niestety często zapomina się o rajdowych przygodach tego modelu. Niesłusznie, bo niemiecki wzór autosportowego od kiedy tylko pojawił się na startach OS-ów należał przecież do ścisłej czołówki, przez lata zwyciężając niemal w każdych znaczących zawodach, szczególnie dobrze sprawując się w tych, które były najbardziej wymagające. Najlepszy okres przypadł na przełom lat 60. i 70., ale warto wspomnieć, że kolejne wersje 911 we wprawnych rękach potrafiły notować solidne wyniki jeszcze w latach 80., a zresztą do dziś nie brakuje śmiałków, którzy ku uciesze kibiców decydują się na starty autami z Zuffenhausen. Przykładem są chociażby Mistrzostwa Polski, gdzie za kierownicą 911 GT3 startuje Jacek Sobczak, a silne stawki można często spotkać na rajdowych trasach w Niemczech i we Francji. Jedne ze swoich największych sukcesów za kierownicą Porsche święcił oczywiście nasz Sobiesław Zasada, pieczętując przede wszystkim swój drugi tytuł Mistrza Europy w 1967 roku. Błękitne coupé rodem z francuskiego Dieppe znakomicie odnalazły się na rajdowych trasach, na początku lat 70. skutecznie rzucając rękawicę wspomnianej 911, Lancii, a także szwedzkim wyjadaczom w postaci Saaba i Volvo. Prowadzone do wielu spektakularnych zwycięstw przez śmietankę francuskich mistrzów kierownicy w osobie Jean-Luca Terriera, Jean-Pierre Nicolas, Bernarda Darnisza czy Jean-Claude'a Andrueta, a także znakomitego Szweda Uwe Andersena, Alpine zapracowało na miano jednej z największych legend tamtych lat. A110 zachwycało zresztą nie tylko osiąganymi wynikami, ale też przepięknym nadwoziem projektu słynnego Giovanniego Michelottiego. Kilkuletnie pasmo sukcesów francuskiego coupé zwieńczyło zdobycie w niezwykle przekonywującym stylu Mistrzostwa Świata Producentów w inauguracyjnym sezonie WRC w 1973 roku. Później marka zdecydowanie zmniejszyła swoje zaangażowanie, ale mimo to A110 wciąż potrafiło namierzać w czołówce. Ford jest obecny w sporcie praktycznie od zarania dziejów i w jego historii nie brakuje zwycięskich maszyn, ale to właśnie druga generacja Escorta w mojej opinii jest najlepszą rajdową wizytówką marki. Przede wszystkim dlatego, że pomogła wychować kilka pokoleń mistrzów kierownicy, a i dziś cieszy się popularnością, wciąż biorąc czynny udział nie tylko w zawodach aut historycznych.
Topowe wersje RS1800 cechował znakomity balans, pozwalający na szybką i efektowną jazdę za maszystymi poślizgami, a odpowiednią ścieżkę dźwiękową zapewniał charakterystyczny ryk czterocylindrowego motoru przygotowywanego przez Cosworta. Na długiej liście nazwisk związanych z drugim wcieleniem rajdowego Escorta znajdziemy takie legendy jak Mikola Vatanen Valdegard czy Malcolm Wilson, wówczas obiecujący talent, a później twórca od zawsze związanego z Fordem M Sportu. Największy rywal Escorta to przy okazji jeden z najbardziej radykalnych wozów skrojonych specjalnie pod regulamin rajdowej grupy czwartej. Już wcześniej Fiat dobrze radził sobie za sprawą udanego 124 Abarth, ale dopiero 131 stało się prawdziwym dominatorem i dumnie reprezentowało cały włoski koncern. Auto wyróżniało się wyjątkowo agresywnie stylizowanym nadwoziem projektu Bertone, które oprócz tych wszystkich dodatkowych wlotów powietrza i spoilerów wyróżniało się użyciem wielu paneli wykonanych z włókna szklanego, co oczywiście wydatnie wpłynęło na obniżenie masy własnej. Rezultaty takiego podejścia zaczęły się spłacać niemal od pierwszego startu, a trzy mistrzostwa w klasyfikacji producentów zdobyte między 1977 a 1980 rokiem uzupełniły indywidualne tytuły zdobyte przez Marku Allena i Waltera Rolla. Mówiąc wprost, dzieje rajdów dzielimy na te przed i po quattro. To bez wątpienia najbardziej wpływowy samochód rajdowy wszechczasów. Wóz, który kompletnie zrewolucjonizował dyscyplinę, wprowadzając w wielkim stylu technologię, która wcześniej kojarzyła się z pokonywaniem stromych wzniesień, a nie z szybką, sportową jazdą. Do tego niezapomniany śpiew pięciocylindrowego turbo doładowanego motoru i proszę, oto wasza wizytówka rajdowych lat 80. Ścieżką przetartą przez Audi wnet poszli inni producenci, korzystając z możliwości, jakie dawał regulamin grupy B. Niemiecki zespół przez cały okres swojej aktywności prezentował równą formę, dwukrotnie zdobywając tytuł wśród konstruktorów, a swoje laury za kierownicą zgarnęli też Hannu Mikola i Stig Blomqvist. Co ważniejsze, quattro przyciągnęło do sportu tłumy kibiców. Kto zresztą nie chciałby zobaczyć takiego spektaklu? Ja też bym się łapał za głowę. Zaciętą rywalizację Audi i Lancii w pierwszych latach grupy B można spokojnie porównać do pojedynków latami toczonych przez Rafaela Nadala i Rogera Federera. Idąc tym tropem, Peugeot 205 T16 jest jak Novak Djokovic. Francuzi wyciągnęli wnioski z niemiecko-włoskiego pojedynku i jako pierwsi w stawce połączyli napęd na cztery koła z silnikiem umieszczonym centralnie. Auto debiutowało w sezonie 1984 i w zaledwie 5 startach odnotowało aż 3 zwycięstwa. Kolejne lata przyniosły 2 mistrzostwa świata wśród producentów i indywidualne tytuły dla Salonena i Kankunena. Co więcej, likwidacja grupy B wcale nie oznaczała końca kariery rajdowej 205, która trafiła na trasy rajdów terenowych i kolejne sukcesy odnosiła na rajdzie Dakar, później przebrana jeszcze za model 405. Potem to wszystko w spadku dostał jeszcze Citroen i auto już jako ZX Rally Raid kontynuowało zwycięską passę aż do 1997 roku, po drodze czterokrotnie zwyciężając na Dakarze, a łącznie w 42 startach, aż 36 razy kończąc zawody cross country na najwyższym stopniu podium. Moim zdaniem to wciąż najlepsze auto rajdowe w historii Peugeota, nawet biorąc pod uwagę wielkie sukcesy późniejszej 206. Fulvia, Stratos, 037 i B-grupowe S4 były znakomite, ale to A-grupowa Delta rozbiła bank i wyznaczyła standardy na kolejną dekadę. To prawda, że na początku praktycznie nie miała konkurencji, bo po prostu nikt nie miał na nią odpowiedzi, ale to przecież nie jest wina Lancii, a znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie też trzeba umieć. Co więcej, nawet kiedy rywale już się trochę ogarnęli, to dalej Włochom udawało się zagrać wszystkim na nosie i to w przekonywującym stylu.
Sześć tytułów mistrzowskich w klasyfikacji konstruktorów zdobytych z rzędu do dziś pozostaje rekordem, który pewnie jeszcze długo nie zostanie pobity, a kto wie, może byłoby i 7, gdyby Lancia nie wycofała fabrycznego zespołu po 1992 roku. Do tego wspaniałe wyniki w Mistrzostwach Europy i multum zwycięstw w rękach prywatnych, a to wszystko na bazie kompaktowego hatchbacka, który debiutował w 1979 roku. Co by nie mówić, po prostu kapitalna rajdówka i wspaniały hot hatch. Ja wiem, że współczesny Yaris zapisuje wspaniałą kartę, ale umówmy się, do legendy Seliki japoński brzdąc nigdy nie dorośnie. Już czwarta generacja zdołała napsuć sporo krwi Lancii, a piątej w końcu udało się zdobyć wyczekiwane mistrzostwo dla Toyoty w 93 i ponownie w 94. Jej następca co prawda nie zdołał powtórzyć tego sukcesu, ale też było o nim głośno, głównie przez genialny sposób, w jaki inżynierowie Toyoty postanowili zapewnić sobie przewagę, majstrując przy regulaminowej zwężce. Sami powiedzcie, ile razy w historii zdarzyło się, żeby ktoś pochwalił kogokolwiek za sposób, w jaki oszukiwał? Mimo atmosfery skandalu i wymuszonej absencji oficjalnego fabrycznego zespołu na topowym szczeblu, Celica wciąż pojawiała się w Mistrzostwach Świata i jeszcze długo utrzymywała popularność wśród zespołów prywatnych. Nic w tym dziwnego, bo w dobrych rękach to auto potrafiło wygrywać. Przez lata w naszym kraju różnymi wcieleniami Celiki startowali Przybylski, Gieruszczak, Hołowczyc, Gryczyński, Herba i Fuchs, dlatego z pewnością wielu kibiców pamiętających tamte czasy ciepło wspomina Toyoty pędzące po kolejnych odcinkach. Jak dobra Celica by nie była, pojawienie się Subaru Imprezy na dobre rozkręciło agrupową zabawę. To właśnie ten samochód jest najczęściej pierwszym skojarzeniem z rajdowymi latami 90, a pokuszę się o stwierdzenie, że dla wielu pierwszym skojarzeniem z rajdami w ogóle, ostro rywalizując na tym polu ze wspomnianym wcześniej Audi Quattro. Co więcej, japoński sedan ma wiele argumentów także pod kątem ścieżki dźwiękowej. Fabryczny zespół prowadzony przez ProDrive miał w swoim składzie Carlosa Sainza i Colina McRae, którzy w niesamowitym i pełnym dramaturgii sezonie 1995 walczyli o mistrzostwo do samego końca. A grupowe imprezy stały się szalenie popularne wśród prywatnych zespołów i w wielu krajach, ku uciesze kibiców, często przeważały na listach zapisów kolejnych rajdów. Późniejsza impreza WRC co prawda dołożyła trzecie z rzędu mistrzostwo wśród producentów i cieszyła się równie dużym wzięciem, ale dla mnie najbardziej efektowna była pierwotna wersja. Ten samochód ma też naturalnie symboliczne znaczenie dla historii naszych rajdów, dzięki wspaniałym wynikom osiąganym wówczas przez Krzysztofa Hołowczyca, mistrza Europy roku 1997. Sara znakomite wyniki osiągała jeszcze jako kitkar, dwukrotnie wygrywając rundy Mistrzostw Świata, ale najlepszy okres zespołu zaczął się po przejściu do WRC. Chociaż długo Citroen ostrożnie dawkował swoje starty, bo dopiero w 2003 roku zgłosił się do pełnego cyklu. Mimo to pierwsze duże sukcesy przyszły jeszcze w 2001 roku, kiedy Jesus Puras zwyciężył w rajdzie Korsyki. Rundę wcześniej podobnej sztuki niemal udało się dokonać debiutantowi Sebastianowi Lebowi, który do samego końca zagrażał rodakowi Gilles'owi Panizziemu w 206. W kolejnym sezonie Leb zdołał wygrać rajd Niemiec, a w 2003 wspierany przez wspomnianych wcześniej wyjadaczy Sainza i McRae w wielkim stylu poprowadził Citroena do pierwszego tytułu w klasyfikacji producentów. Dominacja Xary i Leba trwała w kolejnych sezonach nawet mimo chwilowego zawieszenia fabrycznego zespołu na rzecz prac nad rajdowym C4. Przejście na nowy model wcale nie zakończyło kariery Xary, która wciąż była konkurencyjna i jeszcze w 2009 roku w rękach Petera Solberga dwukrotnie meldowała się na najniższym stopniu podium w rajdach Cypru i Włoch.
Volkswagen zdecydowanie wyciągnął wnioski z poprzednich niepowodzeń Skody oraz Seata i naprawdę porządnie przygotował się do oficjalnego powrotu na rajdowe trasy. Od samego początku było zresztą wiadomo, że niemiecki hatchback ma dobre papiery na zwyciężanie. W końcu Polo było rozwijane przez samego Carlosa Sainza, który w tamtym czasie reprezentował barwę niemieckiego giganta w rajdach terenowych. Ale tak udanego wejścia chyba nikt się nie spodziewał. Już w pierwszym sezonie zdemolowali konkurencję, oddając daniemu Sordo z Citroena tylko domowy rajd Niemiec. Drugi z francuskich Sebastianów z patentem na seryjne wygrywanie, czyli Ogier, wygrał wtedy 11 z 13 rajdów, a kolejne zwycięstwo dołożył jego zespołowy kolega Jari Matti Latvala. W sezonie 2014 zespół znów odnosi 12 zwycięstw na 13 możliwych, to samo w 15, aż wreszcie notuje słaby sezon 2016, wygrywając zaledwie 9-krotnie. Piorunującą karierę rajdowego Polo niestety przedwcześnie zakończyły powikłania po aferze Dieselgate, które zapobiegły znakomicie zapowiadającemu się starciu Volkswagena z wracającą do sportu Toyotą. I to wszystko na dziś. A waszym zdaniem, które maszyny zasłużyły, żeby się tu znaleźć? Komentarze należą do was, a ja jak zwykle dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.